pojazdy zostały zatrzymane na autostradzie A1 i skierowane do skontrolowania na MOP w Knurowie. Oba pojazdy należały do polskiego przewoźnika, który podjął się przewozu cieląt z Litwy do jednego z portów w Słowenii. Tam zwierzęta czekała jeszcze podróż statkiem przez Morze Śródziemne. Inspektorzy bacznie przyjrzeli się stanowi przewożonych zwierząt, pojazdom, którymi były one transportowane oraz towarzyszącym podróży dokumentom. Kondycja zwierząt okazała się na tyle zła, że na miejsce kontroli wezwano powiatowego lekarza weterynarii. Wspólne oględziny wnętrza pojazdów ujawniły 3 padłe cielaki na górnych pokładach w obu naczepach. Ponadto jedno ze zwierząt miało uwięzioną nogę w przestrzeni pomiędzy pokładem a ścianą boczną, co wskazuje, że pojazd nie był w pełni przystosowany do przewozu młodego bydła. Najmłodsze z przewożonych zwierząt miało nieco ponad 2 miesiące. Stwierdzono również, że pojazdy nie były wyposażone w ogóle w karmę dla tych zwierząt, a przewóz według planu miał trwać aż 29 godzin. Brakowało także wystarczającej ilości ściółki, a ta, która była bardzo przesycona odchodami i moczem, co dodatkowo pogarszało dobrostan przewożonych cielaków. Dla raportu Kinga Jamioła.